Cześć, witajcie, mam na imię Ula i razem z Muzeum Historii Polski chciałam Was dzisiaj zaprosić na kolejne warsztaty. Tym razem zajmiemy się legendą dotyczącą Władysława Łokietka. Na pewno wiecie, że był królem Polski, ale nie wiem, czy znacie taką legendę, w której Łokietek ucieka przed królem czeskim Wacławem II i chowa się w jaskini. W tej jaskini Łokietek się schował, a pająk uplótł sieć, która zagrodziła wejście do jaskini. Przez to król czeski został wyprowadzony w pole i myślał, że jaskinia jest pusta, a Łokietek uciekł gdzieś indziej. I tak jak pająk uplótł sieć, tak my będziemy dzisiaj pletli. Można upleść różne rzeczy, a my będziemy pletli taką siatkę na zakupy. Zapraszam. Materiały potrzebne do wykonania plecionej torebki. Naturalny sznurek w szpulce, nożyczki, miarka, linijka lub centymetr krawiecki, wieszak na ubrania z klamerkami, igła z nitką, taśma klejąca. Wykonanie plecionej torebki rozpoczynamy od pocięcia i przygotowania sznurków następującej długości. 1 80 cm na obwód, 20 kawałków sznurka po 1,5 m na siatkę, 3 kawałki sznurka po 120 cm na rączkę. Można sobie ułatwić zadanie, przyklejając uprzednio 80-centymetrowy element do podłoża taśmą klejącą. Składamy 1,5-metrowe sznurki na pół i przewiązujemy je przez 80-centymetrowy kawałek. Sznurki zawiązujemy w odległości około 4 cm od siebie. Następnie zawiązujemy końcówki 80-centymetrowego sznurka i łapiemy go klamerkami do wieszaka. Wieszak zawieszamy o krawędź stołu lub drzwi szafy. Teraz związujemy po jednym sznurku sąsiadujących par. Powtarzamy tę czynność dla wszystkich sznurków, starając się utrzymać supły na podobnej wysokości. Kiedy już wykonamy węzły dla całego obwodu, schodzimy piętro niżej i powtarzamy czynność, dopóki wystarczy nam wszystkich sznurków. Za pomocą igły i nici zszywamy ze sobą dolne supły. Ucinamy końcówki. Wywracamy powstałą torebkę na prawą stronę. Teraz wykonujemy rączkę. Składamy 120-centymetrowe sznurki na pół i przewlekamy przez górny sznurek. Następnie zaplatamy warkocz. Jego koniec zawiązujemy w miarę dokładnie po przeciwnej stronie górnej obręczy. Gotowe.